Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do LEGO Fortnite. Powiem wam tak, no troszkęśmy poszaleli z budową tutaj ze wszystkim. No i praktycznie wykończyły nam się zasoby. No i udaliśmy się na poszukiwanie, wiecie czego? Zwykłego drewna. Nie mamy drewna na budowę. A wszystko drewno zostało przerobione na deski. No i nie mamy czym budować. Trzeba tutaj nazbierać się drewna. Więc zbieramy. Ile nam da rady, ile nam da rady, wszystko zbieramy. No i też po drodze jakieś tutaj zdobycze sobie zbieramy, które nam się przydają. Więc jakieś tutaj owadki, skorupiaki, wszystko co idzie. Tutaj widzicie drzewa. Może gdzieś znajdziemy tutaj tego, nie wiem, brutala, czy jak on się tam nazywał. To byśmy go tutaj spróbowali ubić. Byśmy go gdzieś znaleźli. Ale to też z umiarem, bo nie mamy też takiego sprzętu, żeby z nim walczyć. Coś tam jest, nie? Tam daleko coś tam widać w oddali. Nie wiem, co to tam jest. Ile mamy jeszcze miejsca? Jeszcze troszkę miejsca mamy. Więc na razie tylko drewno, tylko drewno. O, jest jakaś gwiazdka, jest jakaś gwiazdka. Chyba tam do tej skrzyni nas będzie prowadzić, dobra. No niestety się nam noc zrobiła, ale nic nie poradzimy, idziemy w nocy. Lecimy do skarbu. I jakieś nowe rzeczy mi się odblokowały. Zobaczcie. Tutaj mi się odblokowała na przykład nowa skrzynia, ale no obsydian płyty 20 miejsca, no to dużo więcej niż ta. Ja na razie robię te na te 16, mnie pomału nie stać. Ale staramy się. Magazyn tam przenieś. No i co? Co tu mamy? Skrzynia. Szukamy, co tu fajnego wypadnie. No ponoć fajne rzeczy wypadają z tych skrzyń. Powiem wam dalej, nie wiem jak zrobić auta. Umiem wybudować, ale nie wiem jak paliwo jakieś zdobyć. I dalej nie mamy pojazdu. Byśmy mieli pojazd, to byśmy dużo szybciej się poruszali. Ale nie mam właśnie pojęcia, jak to paliwo zrobić, żeby szło się poruszać. Tam do tych silników czy do czegoś potrzeba właśnie jakieś paliwo. Jakieś paliwo czy tam coś zasilającego, nie wiem, coś takiego. I nie mogę tego nigdzie znaleźć, nigdzie zrobić, nie mam pojęcia. Może muszę jakiś tam, nie wiem, maszynę wybudować, żeby to robić. Nie wiem jeszcze. Kości to ja mam masę, ja nie mam co z kościami robić. Tu mi cały czas kości wypadają. Ja mu się już chyba siekiera popsuła, ale nie ma jeszcze siekierę, no to nie klupie mi tutaj drzewa. Dobra, spadnie. Wydaje mi się, że tego pnia nie było kiedyś. Albo nie kojarzę. Że ten pień po prostu znikał od razu. Szkieleta trzeba rozwalić. Tutaj też szkielety. Rozwalamy. Następne. No, rzeczy tutaj z nich nie zbieramy, bo to nie ma sensu zbierać. No, bij go, bo mnie tu bije z siekiery, ale bij go. O. No, co jest? Rozpadło się. Pocisk, żeby to tam leciało na dół. To nie chcę, to by było trzeba na jakiejś górze stanąć i to z góry takie drzewo zeciąć i pokulać je w dół. Dobra, zjemy sobie tutaj coś. Ile musimy zjeść? Ze 3 mięska. Dobra, zjemy ze 3 mięska. Będziemy szukać, a ten tutaj porozwalał, on sobie tutaj radzi. Dobra, kości pozbieramy. O, następna skrzynia, lecimy. O, fajnie je w nocy widać. By się w nocy opłacało szukać te skrzynie. Bo ich fajnie widać z daleka. Idziemy następną, wybijemy tutaj tych naszych szkieletków. O, strzałę to biorę. No. Pełen ekwipunek już? Co ja tu mam w tym ekwipunku? No nie, no masakra, już pełny ekwipunek. Aha, bo ja może nie wszystko odłożył, drewna tyle wszystkiego. No, to coś musimy wywalić. Bo mamy naprawdę dużo. A, tutaj skrzynia się zebrała i co wypadło ze skrzyni, to wypadło. Tutaj jakaś kukurydza. Jakieś to. Dobra, rozwalimy tę siekierę do końca. Siekierę rozwalimy do końca.
Jak on po tym skakał i się na tym kręcił? Jak on to zrobił? Drewno nam już wpada, nie wiem jak on to zrobił. Ale stał na tym drzewie i się na nim toczył, o! Jak on to zrobił? A nie, może Jerzyk to popychał, ale nie, no nie, nie toczy się drzewo. Nie, no nie idzie stać na nim. Ale w filmiku było, że idzie stać na nim, nie wiem. To może właśnie z góry, jak się będzie kulać to drzewo, to wtedy będzie szło stać na nim. Zobaczcie, tak to idzie dużo szybciej niż to zbieranie tego. Coś nam tu jeszcze wpadnie, nic nam już chyba nie wpadnie z tego tutaj zbierania. Taki wiecie dzisiaj odcineczek zbierania. Co mamy? Mamy coś, ile siekiera? No siekiera zaraz się zepsuje, dobra, to jeszcze parę uderzeń. Będzie po siekierze. No nie mam co, to bije tutaj. Żeby nie odciekać daleko od tego miejsca, tutaj, o jest jakieś drzewko, to jeszcze drzewko tutaj zetniemy. Powinna się ta siekiera rozpaść. O, spadła się, dobra. Bierzemy następną siekierę. I ciachamy następną siekierą. Ty tam sobie bij, a ja sobie tutaj będę sprzątał wszystko. Dobra, robi się dzień, robi się chyba dzień. Dobra, zobaczymy, mamy jakieś miejsce wolne? Nie, drzewo mi wpadło już na to. Nie, to myślałem, że będzie miejsce wolne, a tu nic. Ale co by tu wziąć? Nic z tego, w sumie nic. Tu jest następna skrzynia. No, mój pełny ekwipunek, tak? Dobra, wywalamy drzewo. To surowe mięsko sobie zjemy jedno. Jak jest, jedno sobie zjemy. Zjemy tutaj. Dobry? No, co jest za zgraje? Niego wypadły jakieś fajne rzeczy. A, skrzynia się sama rozpada. Dobra, drewno, no to. Drewno zostaje i sadzonka zostaje. Dobra. Może nie szukamy więcej i tylko wracamy do bazy się rozładować, gdzie mamy naszą bazę. Gdzieś tam, w tym kierunku? Tamtym. Gdzieś tam, dobra. Lecimy tam szybciutko się rozładować. No i co? Tam jest nasza baza. Tak, ta kostka taka. Gdzie chyba nasza baza, nie? Tak mi się wydaje. To będzie nasza baza. Taka kostka, no drewniana, ale czerwona. Zobaczcie, jakie mamy ogrodzenie. Mamy naszą bazę, kostkę ogrodzoną. Ja muszę pokombinować. Ja musiałbym te zwierzątka jakoś sobie wprowadzić, jakoś je mieć, ale tak? Nie wiem, nie mam pojęcia. No i musiałbym chyba zrobić wejście, więc z większej strony, albo zostawić otwarte. Bo ten tu coś dziadziu chce iść, a on nie potrafi przejść. On chce zbierać zasoby, a on nie potrafi wejść. On chyba nie umie zlokalizować, że tam jest wyjście. Może bym musiał zrobić tutaj tych wejść więcej. Po prostu otwarte takie drzwi, takie otwarte, nie zamknięte, tylko otwarte, żeby on umiał wychodzić. Nie wiem, nie mam pojęcia. Na razie to tak wygląda. Tutaj pracują moi pracownicy wszyscy na jednym piętrze. Tutaj się robi magazyn. No, niektóre rzeczy trochę nie wypał. Szafek sobie dałem. Te szafki są po prostu nie wypałem. Mało miejsca mają. Bardzo mało miejsca, więc nie wypał. Mało miejsca, a dużo zajmują. Tu patrzcie, jak one się szybko pełnią. Tutaj to podkładamy. No na jedzenie już nie mam miejsca w ogóle. Tu gdzieś deski są. O, drewno odłożone, deski odłożone. Kamień. To jest fajnie tak, że jak to jest posortowane, to się tylko klika i to się fajnie odkłada teraz, nie? To tutaj mamy takie coś, to tutaj tego nie ma nic. Tutaj mamy takie coś, coś odłożyło. To jest tak, że teraz jak się odkłada, to trzeba będzie przejść wszystkie dookoła tutaj te i podkładać. Tu mamy sztabkę jakąś i jedzenie. No na jedzenie już mi brakło miejsca, dobra. Wrzucimy tutaj jedzenie. Nie mam gdzie tego wrzucić, to wrzucę tutaj. I sztabki. Wiem, że sztabki jakieś takie te są gdzieś tutaj. O, dobra, jest sztabka. No i tak, oni mi odblokowali nowe narzędzia. Ciekawe, czy ja mogę zrobić lepszą siekierę tutaj w tym stole. Coś mi odblokowali. Odblokowali mi łopatę lepszą i tyle. Kuszę, to tarczę lepszą. Długi miecz, o, 7 ataku. Ten ma 5, ten ma 3, ja używam tego, nie? Nie, ja używam, nie wiem czego ja używam, tego chyba. A ten ma 7 ataku aż. Talizman, ale trudny do zrobienia. Co to jest? Cel daje przyciąganie, czyli on może jakaś skakać. Kompas przetrwania. Jakiś taki lepszy kompas. No. Tu jeszcze jakieś jest talizmany. Odporności.
No takie fajne, ale to bym musiał. O, łuski brutala, to ja muszę z tymi brutalami powalczyć dość ekstra. Tutaj bym musiał przerobić wszystko na proch, żeby tego prochu mieć jak najwięcej. No i oczywiście zrobić tą lepszą tarczę. 10 sztabek. No, wyposażyć się porządnie bym musiał. Sko? A tutaj jeszcze było jakieś drewno. O, ja tutaj mam drewno, a nie wiedziałem. Dobra, biorę to. Teraz skasujemy tą skrzynię stąd. Tutaj nie zawadzała ta skrzynia. Dobra, poszła. No i tutaj nic nie mamy robionego. Tutaj się nam też nic nie robi. Tutaj się nam coś robi. Tutaj się nam też nic nie robi. Dobra, idziemy odłożyć to, co mamy, i lecimy jeszcze raz na wyprawę. Co my mamy w ogóle? Mamy jakiś kryształ do odłożenia. Czyli gdzieś tutaj są te kryształy nasze. Surowy bursztyn, dobra. Tutaj deski, tutaj o tego, ale tego drewna na tylko 20 mamy, to malutko. Tego mamy już troszkę więcej. No i tutaj płyty. Dobra, nie mamy ani strzał, ani materiałów wybuchowych. Co my potrzebujemy na materiały wybuchowe? Aha, chybaśmy potrzebowali te patyki. Czyli te patyki. I tutaj materiał wybuchowy. Dobra. Szkoda, że nie wiem jeszcze jak go robić, czy go w ogóle idzie robić, czy tylko można go zdobywać. Szkoda, szkoda. Dobra, tu idziemy tutaj. Materiał wybuchowy. Tutaj nic nie zrobimy lepszego, nie? Kilof możemy zrobić tylko lepszy. Ale to na razie nam się nie przyda. Zrobimy sobie tutaj. Jak się to. No to się tak wolno tworzy, dobra. To musimy poczekać, aż się nam to wszystko natworzy. Zrobimy to po ile to się tworzy? Po jednym. To ja będę potrzebował na jednego brutala ich troszkę sporo. No ale nic, natworzymy sobie tego. I strzały bym musiał stworzyć. I lepszą kuszę. Dobra, strzały potrzebujemy piórko i drewno, a na lepszą kuszę jedna ta i takie coś. Dobra. Fajnie, ale jedna wada tego magazynu, że jest właśnie u góry. Co ja potrzebowałem? Teraz na pewno piórko. Piórko mamy. Z czego się robiło to dziwne to? Z wełny? Z czego się to robiło? To się tutaj na jakiejś maszynie robiło. To. Aha, z liny. 5 lin potrzebuję, dobra. Ten problem, że właśnie trzeba, widzicie, do góry biegać. Dobra, 5. I nie wiem, coś tam jeszcze było trzeba, ale już nie wiem co. Dodaj. Jedno chyba było mi potrzebne, nie? To dobra, niech się tworzy jedno. Tu nić z tego. Aha, to z tego i to z tego. Jedno, dobra. Aha, i patyki. A na te to mamy. To tworzymy sobie tych strzał. Nie wiem, ile sobie stworzymy. Z 30. Nie wiem, ile jest na staku. Może sobie ze dwa staki zrobimy po prostu. I zobaczymy do. Ile ich wykorzystamy, tych strzałów w ogóle na jednego zabicie jednego tego. Zobaczymy, ile się uda wykorzystać. 70, 80. 80 wchodzi na stak. 80 wchodzi na stak. Dobra, 80 mamy na stak. No to jeszcze tworzymy parę sztuk. I lecimy po to drewno. Po te drewno chyba patyki akurat tam potrzeba. Dobra, dobra, myślę, że starczy. 8 patyków, dobra. Musiałbym sobie te schody większe zobaczyć, czy nie idzie tych schodów większych zrobić. Szerszych, żeby się lepiej wchodziło, nie? 8 paty. Nie mam patyka ani jednego? Ujacie. Dobra, bierzemy drewna 50 na przerobienie na patyk. To jest najlepsze schodzenie tutaj. Drewno. Weź deski. Dodaj. 8 potrzeba, ale ja bym przerobił całą 50, bo to się zawsze przyda na jakieś bronie, na kilofy, na cokolwiek. Więc przerabiamy sześciutko. A tutaj nam potrzeba 8, no to mamy 1. 1 z 8, dobra. Troszkę sobie poczekamy. I co? No, ja myślę, że tutaj dobudujemy farmę. Na następnym odcineczku będziemy budować farmę. No, trzeba było tutaj tego farmera powiększyć mu pole, niech on tutaj pracuje. Widzicie, jak tam są ładnie zwierzątka. I ja bym te zwierzątka chciał jakoś tutaj, cyk, je tutaj mieć w środku. A nie, że one mi tam za ogrodzeniem gonią. Tutaj by mi sprzątały, tutaj by mi chodziły. A tak co? Nie mam. Dobra, mamy 5, mamy 6. Potrzebujemy 8, nie? 6. No, rób się, rób się, rób się, rób się, rób się, rób się. W międzyczasie niech się to robi, a ja was zapraszam do subskrybowania kanału. Kto nie subskrybuje, no to niech teraz zasubskrybuje. Dobra, mamy 8.
I to nam chyba tyle wystarczy. Czy nie wystarczy? Wystarczy kusza, stwórz. Dobra, mamy kuszę, mamy chyba najlepszą. Nie, może jeszcze być żelazna. Ale ja to wszystko wyrzucam, ja to muszę gdzieś lecieć i gdzieś wyrzucić. Dobra. Mamy kuszę, mamy kilof wykończony prawie, mamy te kilofy. Te słabsze będziemy używać. I lecimy. Nie wiem, gdzie lecimy, ale lecimy. Lecimy, tam jest ognisko, jakieś się pali, lecimy tam zwiedzić. Zobaczyć, co tam jest. Może się coś trafi fajnego. A jak się nie trafi, no to... To szkoda, ale musimy sobie tutaj dać jedzonko, zamiast wędki dać jedzonko. I tak, żeby umieć zjeść, jak będziemy głoda mieć, o tak jak teraz, to żeby umieć sobie zjeść. Patrz, jak tam jest lodowa kraina dookoła. I że się tam dostanę, ja sobie tutaj nie radzę na pustyni jeszcze, ani się tam dostanę na tą lodową krainę, to ho ho ho. Tam jest kamień, czy to jest coś wielkiego? Chyba jest kamień. Tutaj patrzymy, bo tu nas może z której strony zaatakować. O, skrzynia. Tego, że się nie spodziewał, że to będzie skrzynia. I tu jest coś powytłupanego, to to może było coś wielkiego. Ale wiecie co? Mi się wydaje, że te skrzynie się nie rozpadały. A teraz po wybiciu wszystkich, to to się po prostu rozpada samo. Ej, widzicie tam coś na środku jeziora? Zobaczcie, tam jest coś na środku jeziora. Damy radę tam dopłynąć? Co to jest? Aha. Na jeziorze się nam sprint kończy. Jak się nam sprint kończy, skończy, to uciekamy do brzegu. Dobra. To teraz musimy próbować dopłynąć tam i zobaczyć, co to jest. Uda nam się, czy się na nie uda. Aha, rybki. To są rybki. To ja mam wędkę. Mogę sobie połapać do tej rybki? Nie, tutaj... Tutaj sobie nie połapiemy rybek, ale możemy to zrobić innym sposobem. Ciekawe, czy jak tak daleko będę mógł zarzucić tą wędką. Da się tak daleko? Nie, no tak daleko nie zarzucę, ale może tam złapię coś. Ja bym tutaj musiał... Nie, no nic nie złapałem. Tak, wysoko? Tak? Wow, leci. No nie, no daleko mi to nie doleciało do tych rybek, nawet kawałek. Nie, co, muszę dłużej trzymać? Jak się łapało? Łapałem rybki, nie wiem jak się łapało. Teraz zobaczymy, trawdę długo trzymał. Nie wyskoczy coś. No, dawajcie, 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 już, już. O, jest, jest, jedna rybka. Ja muszę złapać jakieś żółte rybki czy coś, żeby lampy zrobić. I jeszcze do czegoś, do jakichś talizmanów mi są różne rybki potrzebne. Na razie to mi to złapało drzewo. Więc może tak jakieś inne rybki są właśnie w tych świecących miejscach. Nie wiem, nie mam pojęcia, no. Mieliśmy tutaj iść na wyprawę. Ej, a łapiemy sobie rybki. Same te czerwone się tutaj łapią. No nie wiem. Musielibyśmy takie molo zrobić tam aż na sam środek i tam łapać, nie? Żeby też nie było głupim pomysłem takie coś sobie wybudować. Tutaj się same śmieci łapią. Woda. Czekajcie, jakbyśmy zrobili takie coś. Nawet można by to było zrobić z fundamentu, nie? Po prostu z podłogi zrobić, albo z funda z tego. To nawet nie jest takie duże potrzebne, takie. Tylko dać sobie, o, no to będzie tak szło, nie? Dać sobie go tutaj wyżej. I teraz tylko... Nie mam tyle kamienia, dobra, szkoda. Nie mam tyle kamienia. Jak granitu, no i tak sobie robimy. I tak on jest nad wodą, więc to powinno się nie rozpaść, nie? Dobra, nie mam tyle granitu. Dobra, to tyle mam. Ale teraz już tam chyba rzucimy wędką, nie? W tamto miejsce. O, prawie. No i możemy sobie tutaj łapać. I zobaczymy, czy tam coś lepszego wypadnie. Widzicie, tam jest następny tale, tam jest chyba niebieskie koło. Łapało coś? Nie wiem, jakąś zacinkę miało, ale coś chyba złapało, nie? No widzicie, tam są inne punkty. Może w każdym punkcie inne ryby się da złapać. Nie wiem, może ja mam taką słabą wędkę, może żebym tą najsłabszą wędkę i temu tylko takie ryby łapię. Nie wiem, no nie mam pojęcia, dobra. Wiecie co, ja sobie tutaj połapię, nie będę was zanudzał. Wam jak się odcinek podobał, łapka w górę, komentarze mile widziane i do zobaczenia w następnych odcineczkach. Cześć wam!